Niektórzy nie potrzebują eliksiru zamiany, żeby udawać kogoś zupełnie innego. Naśladują swoich kolegów i koleżanki. Albo postacie z bajek i zdarza się, że później tego żałują. Właśnie, papatko, bo najważniejsze jest to, żeby zawsze być sobą. Możesz wybrać stronę, klikając na bańki z numerami. Jeżeli chcesz wrócić, kliknij tutaj. Była ciemna noc. Gryzi wąs przedzierał się przez gęsty las, sapiąc jak lokomotywa. Gdybym wiedział, że to tak daleko, pojechałbym taksówką i zabrałbym latarkę. Marudził pod nosem, potykając się co chwilę o wystające korzenie drzew. Nagle las się skończył i gryziwąs stanął na niewielkiej polanie. Ta polana bardzo różniła się od tęczowej polanki, na której mieszkali papatka, Tosia, Filip i Barnaba. Wcale nie była kolorowa jak tęcza, była ponura, a na jej środku stała wysoka, kamienna wieża. Czarnoksiężnik zapomniał o zmęczeniu i w podskokach podbiegł do wysokiej budowli. Popchnął wielkie drzwi, które otworzyły się z przeraźliwym skrzypieniem zardzewiałych zawiasów i pobiegł na górę po schodach. Po chwili stanął na szczycie wieży. Przed nim na drewnianej podłodze stał czarodziejski flakon z eliksirem zamiany. Teraz im pokażę! Zachichotał złowieszczo i schował flakon do kieszeni. W tym momencie rozległ się podejrzany trzask. Oho, chyba te deski są trochę spróchniałe! Zdążył pomyśleć i nagle podłoga zarwała się pod jego ciężarem. Gryziwąs spadł na dół, lądując z wielkim hukiem. Szkoda, że nie jestem kotem. Spadłbym wtedy na cztery łapy. Ale najważniejsze, że zdobyłem to, co chciałem. Powiedział, rozcierając obolałe plecy. Eliksir zamiany był marzeniem gryziwąsa od wielu lat. Jego właściciel mógł zamienić się w dowolną postać, która była w tym czasie uwięziona we flakonie. Czarnoksiężnik miał plan, jak wykorzystać moc flakonu do zdobycia władzy na tęczowej polance. Papatka obudziła się wcześniej niż zwykle, a właściwie obudziło ją głośne pukanie do drzwi. Ciekawa, kto chce odwiedzić ją o tak wczesnej porze, podbiegła do drzwi i otworzyła je. O, a co ty tu robisz? Zapytała zdziwiona na widok gryziwąsa. Witaj, papatko! Czarnoksiężnik ukłonił się nisko. Wiem, że ostatnio sprawiłem ci sporo kłopotu, więc chciałem cię przeprosić i dać w prezencie te perfumy. Och, wiedziałam, że kiedyś zmienisz się w porządnego czarodzieja. Powiedziała papatka i chwyciła podany przez gryziwąsa flakon. Ale pięknie pachnie. Papatka jeszcze raz pociągnęła nosem. Nagle flakon razem z małą czarodziejką zawirował jak bąk. Papatka stała się zupełnie przeźroczysta i jakaś tajemnicza siła wessała ją do wnętrza szklanego naczynia. Udało się! Gryziwąs aż podskoczył z radości. Potrząsnął flakonem i szybko wymówił zaklęcie. Flakon zamieni się w twoje więzienie, a ja się teraz w ciebie zamienię. Nagle jego postać okryła się czarnym obłokiem dymu.
Kiedy dym opadł, gryziwąs nie przypominał już gryziwąsa. Wyglądał zupełnie jak papatka. A ciebie ukryję w wieży czarnoksiężników. Krzyknął gryziwąs, potrząsając flakonem z uwięzioną w nim papatką. Tosia, Barnaba i Filip jedli właśnie śniadanie w ogrodzie myszki, kiedy dostrzegli papatkę idącą w stronę lasu. Mała czarodziejka zachowywała się tak, jakby ich wcale nie zauważyła. Hej, papatko, czyżbyś nie miała ochoty na śniadanie? Zawołała Tosia. Papatka zatrzymała się, a potem, mrucząc coś pod nosem, weszła do ogródka Tosi. Przeszła po klombie kolorowych kwiatów i nie zwracając wcale uwagi na to, że połamała kilka z nich, usiadła obok przyjaciół. Ale mi się chce jeść! Dawajcie, co tam macie dobrego? Powiedziała papatka. Przyjaciół zaskoczyło trochę to dziwne zachowanie papatki, ale ostatecznie tak każdy może wstrzymać się z brzuszka lewą nogą. Widocznie to właśnie nie przyszła Fifusia dzisiaj papatce. Proszę, upiekłam pyszne pierniczki miodowe. Powiedziała Tosia, podsuwając przyjaciółce wielki talerz z ciastkami. Papatka poczęstowała się, ugryzła kawałek piernika i nagle wypluła go na ziemię. Ale słodki! Ohyda! Skrzywiła się, wycierając usta. A może zjesz naleśnika z jagodami? Zaproponował Barnaba, któremu pierniki Tosi wcale nie wydawały się za słodkie. Naleśnika z jagodami? Czy ty wiesz, ile to ma kalorii? Papatka rozzłościła się na dobre. Chcesz, żebym miała taki wielki brzuch jak ty? Zaskoczony Barnaba spojrzał ze smutkiem na swój brzuszek, a Filip aż z wrażenia zakrztusił się sokiem malinowym. A zresztą już wcale nie jestem głodna. Powiedziała papatka, wstając od stołu. Czarodziejka wsiadła na swoją miotełkę i poleciała do lasu, nie żegnając się nawet z przyjaciółmi. Dzieje się z nią coś dziwnego. Wcale nie smakowały jej moje pierniczki. Pipi! Zmartwiła się Tosia. Coś bardzo dziwnego. Nie przywitała się nawet. O co jej chodziło z tym moim brzuchem? Zgodził się z nią miś Barnaba. A może papatka jest chora i trzeba sprowadzić doktora? Dodał Filip, który też nie mógł dziś poznać papatki. Przyjaciele nie wiedzieli, że pod postacią papatki ukrywa się przebiegły gryziwąs. Byli jednak pewni, że coś tu nie gra. A kto jak kto, ale oni na pewno rozwiążą tę zagadkę.